Tak, Christie, opowiadania. Przygoda pana Eastwooda. Pan Eastwood popatrzył w sufit. Potem spojrzał w dół na podłogę. Stamtąd przesunął wolno wzrok na ścianę po prawej stronie. Następnie z dużym wysiłkiem jeszcze raz skierował spojrzenie na stojącą przed nim maszynę do pisania. Dziewiczo-biała kartka skalana była tytułem wypisanym drukowanymi literami. Tajemnica drugiego ogórka. Oto co tam zostało napisane. Chwytliwy tytuł. Antony Eastwood czuł, że każdy, kto się z nim zapozna, z miejsca będzie zaintrygowany. Tajemnica drugiego ogórka, powiedzą. O czym to może być? I czytelnicy będą oczywiście oczarowani lekkością i artyzmem, z jakim ów mistrz kryminału uknął podniecającą intrygę wokół pospolitego warzywa. No tak, o to właśnie chodzi. Antony Eastwood dobrze wiedział, jak powinna wyglądać ta opowieść. Kłopot w tym, że z jakiejś niewytłumaczalnej przyczyny nie potrafił się do niej zabrać. Zasadnicze elementy kryminału to tytuł i intryga, cała reszta to zwykłe rzemiosło. Zdarzało się, że tytuł w pewnej mierze sam stanowił zaczątek akcji i potem wszystko szło jak po maśle. Jednak w tym wypadku tytuł nadal zdobił początek strony, a dalej nie wyłaniał się nawet ślad intrygi. Antony Eastwood znów szukał wzrokiem inspiracji na suficie, na podłodze, na tapecie, ale nadal w jego umyśle nic się nie wykluło. Bohaterkę nazwę Sonia, powiedział Antony, ponaglając swoją wyobraźnię. Sonia, albo może Dolores, będzie miała cerę koloru kości słoniowej, ale nie chorowicie bladą i oczy jak przepasne jeziora. Bohater zaś będzie nazywał się George, a może John, coś krótkiego i brytyjskiego. Wreszcie ogrodnik. Przypuszczam, że musi być ogrodnik, skoro trzeba w jakiś sposób wprowadzić tego cholernego ogórka. A więc ogrodnik może być, powiedzmy, Szkotem. Pełny zabawnego pesymizmu w kwestii wczesnych przymrozków. Ta metoda czasami skutkowała, ale tego poranka było zgoła inaczej. Chociaż Antony całkiem plastycznie potrafił wyobrazić sobie Sonią, George'a oraz komicznego ogrodnika, jednak jego bohaterowie nie wykazywali najmniejszej chęci do życia i działania. Mogę oczywiście zamienić ogórek na banana, pomyślał rozpaczliwy Antony. Albo na sałatę lub brukselkę. Brukselka? Może brukselka. Byłby to szyf na Brukselę, na przykład skradzione papiery wartościowe, groźny belgijski baron. Na moment zajaśniała mu w głowie iskierka nadziei, ale szybko zgasła. Belgijski baron w żaden sposób nie chciał się zmaterializować, a w dodatku Antony uprzytomnił sobie, że wczesne przymrozki niewiele mają wspólnego z ogórkami, co definitywnie przekreślało sprawę zabawnych uwag szkockiego ogrodnika. Och, to licha, zaklął pan Eastwood. Wstał i wziął Daily Mail. Niewykluczone, że właśnie wykończono kogoś w sposób na tyle ciekawy, że mógłby stanowić inspirację dla spoconego pisarza. Jednak poranne wiadomości dotyczyły głównie polityki i spraw zagranicznych. Pan Eastwood odrzucił gazetę ze wstrętem. Następnie chwyciwszy ze stołu pierwszą z brzegu książkę, zamknął oczy i położył na chybił trafił palec na jednej ze stron. Słowem wskazanym przez los była owca. Błyskawicznie z oślepiającą jasnością Edward Eastwood zobaczył oczyma duszy całą historię. Śliczna dziewczyna, której kochanek zginął na wojnie, wytrącona z równowagi psychicznej, pasie owce w górach Szkocji. Następuje mistyczne spotkanie ze zmarłym kochankiem, a w ostatniej sekwencji owce pasą się przy świetle księżyca, jak w filmie nagrodzonym Oscarem. Na śniegu leży ciało martwej dziewczyny i widać tylko podwójne ślady stóp. To była piękna historia. Wzdychając odrzucił ten pomysł i ze smutkiem pokiwał głową. Nazbyt dobrze wiedział, że jego wydawca nie życzył sobie takich opowieści, jakkolwiek piękne by one były. Pragnął otrzymać powieść, za co zresztą zapłacił słoną zaliczkę. O tajemniczych brunetkach ze sztyletem w sercu oraz niesłusznie podejrzanym młodzieńcu, która powinna się kończyć zaskakującym rozwiązaniem zagadki polegającym na znalezieniu winnego wśród najmniej podejrzanych osób, pomimo istnienia całkowicie mylnych przesłanek. A więc w rzeczy samej chodziło o tajemnicę drugiego ogórka. A jednak stawiam 10-1, pomyślał Antony, że zmieni tytuł na niebywale odrażające morderstwo lub coś w równie okropnym stylu, nie pytając mnie nawet o zdanie. Och, to diabła z tym telefonem. Ze złością podszedł do aparatu i podniósł słuchawkę. W ciągu ostatniej godziny telefon dzwonił dwukrotnie. Raz była pomyłka, za drugim razem otrzymał zaproszenie na obiad od pewnej damy z towarzystwa, której szczerze nie cierpiał, a która wykazywała niezmordowany upór. Halo, warknął do słuchawki. W odpowiedzi usłyszał kobiecy głos. Miękki, pieszczotliwy głos z odcieniem cudzoziemskiego akcentu. Czy to ty, kochanie? Nie wiem, powiedział pan Eastwood ostrożnie. Kto mówi? To ja, Carmen. Słuchaj, kochany, ścigają mnie. Jestem w niebezpieczeństwie. Musisz natychmiast przyjść. To sprawa życia i śmierci. Przepraszam, powiedział grzecznie pan Eastwood, ale obawiam się, że połączono panią z niewłaściwym numerem. Przerwała, zanim zdążył dokończyć zdanie.
Madre de Dios, nadchodzą. Jeśli dowiedzą się, co robią, zabiją mnie. Nie, zrób mi zawodu. Przyjdź natychmiast. Zginę, jeśli nie przyjdziesz. Kirkstrik 320. Hasło brzmi o górę. Szsz. Usłyszał lekki trzask, gdy odwiesiła słuchawkę na widełki. Patrzcie, patrzcie, powiedział Antony Eastwood, wielce zaskoczony. Nie do wiary. Wziął słoiczek z tytoniem i zaczął bardzo starannie nabijać fajkę. Przypuszczam, zamyślił się, że był to jakiś bardzo dziwny refleks mojej podświadomości. Nie mogła przecież powiedzieć ogórek. Cała sprawa wygląda niezwykle. Czy ona naprawdę powiedziała ogórek? Niezdecydowany przechadzał się tam i z powrotem po pokoju. Kirkstrik 320. O co tu chodzi? Dziewczyna spodziewa się, że przyjdzie ktoś inny. Szkoda, że jej tego nie wyjaśniłem. Kirkstrik 320. Hasło ogórek. Och, niemożliwe, absurdalne, przywidzenie zmęczonego umysłu. Wrogim spojrzeniem obrzucił maszynę do pisania. No i jakiś ciebie pożytek, co? Gapiłem się na ciebie przez cały poranek i co mi z tego przyszło? Pisarz powinien czerpać intrygi z życia, rozumiesz? Właśnie dlatego wychodzę. Bez namysłu założył kapelusz, objął czułym spojrzeniem swą bezcenną kolekcję starych emali i wyszedł z mieszkania. Kirk Street, jak większość Londyńczyków wie, jest długą, chaotycznie zabudowaną ulicą, przy której mieszczą się głównie sklepy antykwaryczne, gdzie sprzedaje się podrabiane przedmioty rozmaitego autoramentu po zupełnie fantastycznych cenach. Są to sklepy ze starym osiądzem i szkłem, jak również podupadające sklepiki, które oferują towar z drugiej ręki. Pod numerem 320 znajdował się sklep ze starym szkłem. Pełno tu było różnych szklanych naczyń. Antony, idąc środkowym pasażem, musiał poruszać się z niezwykłą ostrożnością, mając po obu stronach kieliszki do wina i kandelabry, nad głową zaś kołyszące się połyskliwe żarandole. W głębi sklepu siedziała stara kobieta. Miała wąsik, którego mogły się jej pozazdrościć wielu nastolatków, i wojowniczy wygląd. Spojrzała na Antonego i odezwała się zaczepnym tonem. Słucham. Antony należał do młodych ludzi, których łatwo było wprawić za kuchutanie. Od razu więc zapytał o cenę kieliszków do białego wina. 45 szylingów za pół tuzina. Ach tak, odparł Antony. Dość ładne, prawda? A ile kosztują te? Bardzo piękne, stary Waterford. Oddam panu parę za 18 gwinei. Pan Eastwood czuł, że wpadł w kłopoty. Za chwilę będzie zmuszony coś kupić. Zahipnotyzowany groźnym spojrzeniem starej kobiety. A jednak nie potrafił się przemóc i po prostu wyjść ze sklepu. Jaka jest cena tego żarandola? Zapytał. 35 gwinei. Och, westnął z żalem pan Eastwood. To przerasta moje możliwości. Czego pan właściwie szuka? Spytała stara kobieta. Prezentu ślubnego? Tak, skwapliwie podchwycił Antony, ale im bardzo trudno dogodzić. Aha, mruknęła kobieta, po czym wstała, przybierając zdecydowaną minę. Ładne stare szkło przyda się każdemu. Mam tu kilka starych karafek, a tu mały komplet do likieru, w sam raz odpowiedni dla panny młodej. Przez następnie 10 minut Antony przechodził katusze. Sprzedawczyni trzymała go mocno w garści. Wszystkie szklane dzieła sztuki, jakie tylko można sobie wyobrazić, zostały ukazane jego oczom. Był w rozpaczy. Piękny, piękny, pochwalił zdawkowo, odstawiając ozdobny puchar, kolejną rzecz, na której zmuszony był zatrzymać wzrok, po czym zagadnął pośpiesznie. Czy jest tutaj telefon? Nie ma. Można zadzwonić z poczty z naprzeciwka. A więc na co się pan decyduje? Puchar czy te piękne stare szklanice? Subtelna kobieca umiejętność opuszczenia sklepu bez dokonania jakiegokolwiek zakupu była Antoniemu zupełnie obca. Wolę ten komplet do likieru, powiedział z rezygnacją. Zestaw do likieru wyglądał najmniej okazale. Przerażała go myśl, że wyląduje z żelandolem. Sercem pełnym goryczy zapłacił. Kiedy stara kobieta zajmowała się pakowaniem, zebrał się wreszcie na odwagę, co najwyżej sprzedawczyni uzna go za dziwaka. A właściwie, jakie to ma znaczenie, co ona sobie pomyśli? Ogórek, powiedział wyraźnie i dobitnie. Starucha raptownie przestała pakować. Coś pan powiedział? Nic, rzucił pospiesznie. Och, myślałam, że pan powiedział ogórek. To prawda, podjął wyzwanie. No tak, westchnęła stara kobieta. Dlaczego nie powiedział pan tego od razu? Tracą tylko czas. Tymi drzwiami na górę czeka na pana. Jak we śnie Antony przeszedł wskazane drzwi i wspiął się po wyjątkowo obskurnych schodkach. Na górze zastał uchylone drzwi. Przez szparę widać było wnętrze niewielkiego salonu. Na krześle ze wzrokiem utkwionym w drzwiach i z wyrazem gorączkowego wyczekiwania na twarzy siedziała dziewczyna. Co za dziewczyna. Jej cera miała odcień bladej kości słoniowej, kolor, który Antony tak często opisywał. A jej oczy, co za oczy, nie wyglądała na Angielkę. Był w niej coś oryginalnego i egzotycznego, widocznego nawet w wyszukanej prostocie jej sukni. Przystanął w drzwiach trochę speszony. Nadeszła chyba pora na wyjaśnienia. Dziewczyna jednak poderwała się z miejsca, z okrzykiem radości na ustach rzuciła mu się w ramiona. Przyszedłeś, zawołała, przyszedłeś, niech będzie pochwalona Madonna i wszyscy święci. Antony, który nie należał do ludzi marnujących dobre okazje, gorąco odpowiedział na jej uścisk. Dziewczyna po chwili odsunęła się i spojrzała mu w twarz z pełną wdzięku i nieśmiałością.
Nigdy bym cię nie poznała, zauważyła. Doprawdy, nigdy w życiu. Doprawdy? Zapytał Anton niepewnie. Nawet twoje oczy wydają się inne. Jesteś 10 razy przystojniejszy niż myślałam. Tak uważasz? Zachowaj spokój, chłopie, powtarzał sobie w myślach. Sytuacja rozwija się całkiem przyjemnie, ale nie trać głowy. Czy mogę cię jeszcze raz pocałować? Oczywiście, zgodził się Antony ze szczerą chęcią. Tyle razy, ile tylko zechcesz. Nastąpiło słodkie interludium. Zastanawiam się, kim u diabła jestem, pomyślał Antony. Mam nadzieję, że ten prawdziwy facet się nie zjawi. Jakież nie jest słodkie stworzenie. Nagle dziewczyna odsunęła się od niego, a w jej oczach pojawił się przebłysk strachu. Nikt cię nie śledził? Na Boga, nie. Ach, oni są bardzo sprytni. Nie znasz ich tak dobrze jak ja. Borys udaje przyjaciela. Załatwię się z Borysem. Jesteś lwem, tak prawdziwym lwem, a oni to swara psów wszyscy. Posłuchaj, ja to mam. Gdyby wiedzieli, zabiliby mnie. Bałam się, nie wiedziałam co robić i wtedy pomyślałam o tobie. Pst, co to było? Ze sklepu na dole dobył jakiś hałas. Dała znak ręką Antoniemu, aby pozostał na miejscu i wyszła na schody. Wróciła z pobladą twarzą, przerażeniem w oczach. Madre de Dios, to policja, idą, tu masz nóż, rewolwer? Moja droga, czy naprawdę oczekujesz, że zabiję policjanta? Och, jesteś szalony, szalony, zabiorą cię i powieszą na stryczku. Co takiego zrobią? Zainteresował się pan Eastwood, czując na plecach nieprzyjemne ciarki. Na schodach zabrzmiały kroki. Nadchodzą, szepnęła dziewczyna. Zaprzecz wszystkiemu, to jedyna nadzieja. To nie będzie trudne, powiedział półgłos. Po chwili do pokoju weszli dwaj mężczyźni. Mieli na sobie cywilne ubrania, ale ich urzędowa postawa świadczyła o długoletnim stażu. Odezwał się niższy z nich ciemnowłosy mężczyzna o spokojnych, szarych oczach. Aresztuję pana Konradzie Fleckman, powiedział, za zamordowanie Anny Rosenberg. Wszystko, co pan powie, teraz może użyte zostać jako dowód przeciwko panu. Oto nakaz sądowy. Dobrze pan zrobi, jeżeli spokojnie uda się z nami. Z ust dziewczyny wyrwał się tłumiony krzyk. Antony wystąpił krok do przodu, przybierając układny uśmiech. Myli się pan, panie oficerze. Odezwa się sympatycznym tonem. Nazywam się Antony Eastwood. Nie wyglądało na to, aby detektyw poruszyło jego oświadczenie. Przekonam się o tym później, powiedział ten, który do tej pory milczał. A tymczasem pójdzie pan z nami. Konradzie, jęknęła dziewczyna. Konradzie, nie pozwól, aby cię zabrali. Antony popatrzył na detektywów. Nie jestem przekonany, że panowie pozwolą mi pożegnać tę młodą damę. Mężczyźni wykazali większą niż oczekiwał kulturę i odwrócili się w stronę drzwi. Antony zaciągnął dziewczynę do kąta przy oknie i zaczął szybko mówić ściszonym głosem. Słuchaj, to co przed chwilą powiedziałem jest prawdą. Nie nazywam się Konrad Fleckman. Dziś rano, kiedy do mnie zadzwoniłaś, musieli cię źle połączyć. Nazywam się Anton Eastwood. Przybyłem na twoje wezwanie, ponieważ och, po prostu przybyłem. Patrywała się w niego z niedowierzaniem. Nie jesteś Konradem Fleckmanem? Nie. Och, zawołała z rozpaczą. A ja cię pocałowałam. Nic się nie stało, zapewnił ją pan Eastwood. Już pierwsi chrześcijanie praktykowali te rzeczy, co im się zresztą chwali. A teraz posłuchaj, pójdę z tymi ludźmi. Niebawem udowodnią swoją tożsamość. Tymczasem nie będą cię niepokoić i możesz ostrzec tego swojego drogocennego Konrada. A potem... Tak? Och, tylko to. Northwestern 1743. To mój numer telefonu. I uważaj, żebyś się nie pomyliła. Obdarzyła go czarującym spojrzeniem, uśmiechając się przez łzy. Nie zapomnę, naprawdę nie zapomnę. A więc wszystko w porządku. Do widzenia. Posłuchaj. Tak? Wracając do pierwszych chrześcijan i jeszcze jeden raz nie zrobi różnicy, nieprawdaż? Objęła go za szyję. I wargi lekko dotknęły jego ust. Lubię cię. Zapamiętaj, że cię lubię, cokolwiek by się wydarzyło. Antony z ociąganiem uwolnił się z objęć dziewczyny i podszedł do swojej eskorty. Jestem gotów, panowie. Przypuszczam, że nie macie zamiaru zatrzymywać tej młodej damy. Nie, odparł niski mężczyzna uprzejmym tonem. Panu w zupełności wystarczy. Przyzwoici faceci pracują w tym Scotland Yardzie, pomyślał Antony, schodząc za nimi po wąskich schodach. Na dole nie było nikogo. Stara kobieta zniknęła bez śladu. Antony dosłyszał ciężki oddech dobiegający zza drzwi w głębi sklepu i odgadł, że musiała tam stać i uważnie śledzić wypadki. Kiedy znaleźli się na obskurnej Kirk Street, Antony wciągnął głęboko powietrze i zwrócił się do niższego mężczyzny. A teraz, inspektorze, przypuszczam, że pan jest inspektorem. Owszem, detektyw inspektor Weral. A to jest detektyw sierżant Carter. W porządku, inspektorze Weral. Nadeszła pora, by rozsądnie porozmawiać. Ja również, jak również posłuchać. Nie jestem jakiś tam Konradem. Nazywam się Antony Eastwood i jestem zawodowym pisarzem. Jeśli zechce mi pan towarzyszyć do mojego mieszkania, myślę, że wkrótce przekonam pana o swojej tożsamości. Rozsądny sposób, w jaki Antony przemówił, wywarł pewne wrażenie na detektywach. Na twarzy Werala po raz pierwszy pojawił się cień wątpliwości. Cartera najwyraźniej trudniej było przekonać.
Możliwe, zadrwił, ale proszę pamiętać, że owa młoda dama nazywała pana Konradem. Och, to całkiem inna historia. Mogę panu wyznać, że z przyczyn osobistych przedstawiłem się tej młodej damie jako człowiek o imieniu Konrad. Sprawa osobista, rozumiecie panowie. Interesująca historia, nieprawdaż? Zauważył Carter. Pójdzie pan z nami. Zatrzymaj taksówkę, Joe. Zatrzymali przejeżdżającą taksówkę i wsiedli. Antony raz jeszcze zwrócił się do Werala, którego, jak sądził, łatwiej było przekonać. Proszę posłuchać, drogi inspektorze. Cóż złego się stanie, jeśli udacie się do mojego mieszkania, aby przekonać się, czy mówię prawdę. Jeśli chcecie, możemy zatrzymać taksówkę. To dżentelmeńska propozycja. Wszystko razem nie potrwa dłużej niż 5 minut. Werral popatrzył na niego badawczo. Zgoda, powiedział nagle. Może to zabrzmi dziwnie, ale wierzę, że mówi pan prawdę. Nie chcemy zrobić siebie głupców na posterunku, przeprowadzając niewłaściwego człowieka. Jaki jest pański adres? Brandenburg Mansions 48. Werral wychylił się i podał adres kierowcy. W milczeniu dojechali do miejsca przeznaczenia. Tam Carter wyskoczył pierwszy, a Werral ruchem ręki pokazał Antoniemu, aby szedł za nim. Nie chcemy żadnych kłopotów, wyjaśnił wysiadając. Pójdziemy jak pana przyjaciele, jakby pan Eastwood przyprowadzał znajomy do domu. Antony był niezwykle wdzięczny za tę propozycję. Jego postawa, pozytywna opinia o Wydziale Kryminalno-Śledczym rosła z każdą chwilą. Na klatce schodowej mieli szczęście spotkać Rogersa, portiera. Antony przystanął. Ach, dobry wieczór, Rogers, rzucił zdawkowo. Dobry wieczór, panie Eastwood, odpowiedział portier z szacunkiem. Rogers przywiązał się do Antonego, który był uosobieniem hojności, czego nie można było powiedzieć o wszystkich jego sąsiadach. Antony zatrzymał się na dolnym stopniu schodów. Aha, Rogers, powiedział pojętnie, jak długo ja tu mieszkam? Właśnie przekomarzam się na ten temat z przyjaciółmi. Niech no się zastanowię, proszę pana, to będzie już prawie 4 lata. Też tak myślałem. Antony spojrzał triumfalnie na detektywów. Carter chrząknął, a Werral uśmiechnął się szeroko. Dobre, ale nie całkiem, zauważył. Idziemy na górę. Antony otworzył drzwi mieszkania. Z ulgą przypomniał sobie, że jego służący, Seamark, wyszedł. Im mniej świadków katastrofy, tym lepiej. Maszyna do pisania stała niezmiennie na swoim miejscu. Carter zbliżył się do stołu i przeczytał tytuł widniejący na kartce. Tajemnica drugiego ogórka, oznajmił z ponurą miną. Moja powieść, wyjaśnił Antony noszalanckim tonem. Następny punkt dla pana, powiedział Werral, kiwając głową. Nawiasem mówiąc, o czym to jest? Jakaż była tajemnica owego drugiego ogórka? Ach, tu mnie pan zażył, odparł Antony. Właśnie ten drugi ogórek leży u podstaw wszystkich kłopotów. Carter przyglądał mu się uważnie, po czym nagle potrząsnął głową i znacząco stuknął się w czoło. Biedny, zbzikowany facet, oznajmił scenicznym szeptem. A więc, ponaglił energicznie pan Eastwood, przystąpmy do rzeczy. Oto listy adresowane do mnie, moja książeczka bankowa i korespondencja z wydawcami. Czego jeszcze chcecie? Werral dokładnie przejrzał przedłożone papiery. Jeżeli o mnie chodzi, powiedział z szacunkiem, nie potrzebuję niczego więcej. Przekonał mnie pan. Nie mogę jednak wziąć na siebie odpowiedzialności i pana zwolnić. Widzi pan, chociaż zapewne mieszka pan tu od kilku lat jako pan Eastwood, nie jest wykluczone, że Konrad Fleckman i Antony Eastwood to ta sama osoba. Muszą dokładnie przeszukać mieszkanie, zdjąć pańskie odciski palców i zadzwonić do centrali. To wygląda na wszechstronnie opracowany plan, zauważył Antony. Daję panu absolutnie wolną rękę w dotarciu do wszystkich moich grzesznych tajemnic. Inspektor uśmiechnął się szeroko. Jak na policjanta był wyjątkowo ludzkim człowiekiem. Zechce pan zatem udać się z Carterem do tego małego pokoju w głębi mieszkania, a ja tymczasem przystąpię do pracy. Dobrze, zgodził się niechętnie Antony. Przypuszczam, że nie może być na odwrót. To znaczy, że pan i ja wraz z 2 szklaneczkami whisky zasiądziemy w małym pokoju, a nasz przyjaciel sierżant dokona tutaj gruntownej rewizji. Jeśli pan tak woli, wolę. Zostawili więc Cartera, który z metodyczną dokładnością zaczął przeszukiwać biurko. Kiedy wyszli z pokoju, usłyszeli, że sierżant podniósł słuchawkę i łączył się ze Scotland Yardem. Nie najgorsza, pochwalił Antony Whisky, sadowiąc się wygodnie i gościnnie zapraszając inspektora Werala do poczęstunku. Czy mam wypić pierwszy, aby udowodnić panu, że nie zatruta? Inspektor uśmiechnął się. To wbrew przepisom, zauważył. W naszym zawodzie ma się jednak pewne doświadczenie. Od początku zdawałem sobie sprawę, że popełniliśmy błąd. Ale oczywiście należy przestrzegać obowiązującego regulaminu. Nie można uchronić się przed biurokracją, nieprawdaż? Sądzę, że nie, przyznał Antony z żalem. Mimo wszystko sierżant nie wydaje się zbyt przyjaźnie usposobiony, czyż nie? Och, detektyw sierżant Carter to twarda sztuka. Niełatwo daje się przekonać. Zauważyłem, rzekł Antony. A przy okazji, inspektorze, dodał, czy nie mogłem dowiedzieć się czegoś o sobie? Mianowicie? Przecież doskonale pan wie, że zżera mnie ciekawość, kim była Anna Rosenberg i dlaczego ją zamordowałem. Przeczyta pan o tym jutro w gazetach.
Jutro mogę być sobą z dziesiątkiem tysięcy wczorajszych lat, zacytował Antony. Naprawdę myślę, że mógłby pan zaspokoić moje całkowicie zresztą uzasadnione ciekawość. Proszę odrzucić urzędową powściągliwość i opowiedzieć mi wszystko. To całkiem wbrew przepisom. Drogi inspektorze, kiedy staniemy się tak serdecznymi przyjaciółmi? A więc dobrze. Anna Rosenberg była niemiecką Żydówką zamieszkałą w Hampstead. Nie posiadając widocznych źródeł dochodu, z roku na rok stawała się coraz bogatsza. To zupełnie odwrotnie niż ja, skomentował Anton. Mam widoczne źródła dochodu, a co roku staję się uboższy. Może lepiej bym prosperował mieszkając w Hampstead? Słyszałem, że Hampstead to bardzo interesujące miejsce. W swoim czasie, ciągnął Weral, zajmował się sprzedażą używanych rzeczy. Wszystko jasne, przerwał Anton. Pamiętam, jak po wojnie sprzedawałem swój galowy mundur. Ekspozycja czerwonych spodni marynarki za złotymi galonami przesłaniała całe mieszkanie. Gruby facet w kraciastym garniturze przyjechał Rolls-Royce'em w towarzystwie swego tontufanckiego zaopatrzonego w torbę. Zaproponował mi funta i 10 pensów za wszystko. W końcu dorzuciłem myśliwską kurtkę i lornetkę Zeissa, aby podnieść cenę do 2 funtów. Na dany znak pomagier otworzył torbę i wepchnął rzeczy do środka, a gruba zdał mi 10 funtów i zażądał reszty. Jakieś 10 lat temu, podjął inspektor, w Londynie przebywało wielu uchodźców politycznych z Hiszpanii, a wśród nich niejaki Don Fernando Ferrez z młodą żoną i dzieckiem. Byli bardzo biedni, a żona chorowała. Anna Rosenberg odwiedziła ich w miejscu, gdzie zamieszkali, zapytała, czy nie mają czegoś do sprzedania. Kiedy Don Fernando wyszedł, jego żona zadecydowała się sprzedać wspaniały, haftowany hiszpański szal, który dostała w prezencie od męża, zanim jeszcze uciekli z Hiszpanii. Gdy Don Fernando wrócił i dowiedział się, że żona sprzedała szal, wpadł w straszną furię. Próbował szal odzyskać, ale bez skutku. W końcu udało mu się odnaleźć wspomnianą handlarkę. Oświadczyła, że odsprzedała szal kobiecie, której nazwiska nie zna. Don Fernando był zrozpaczony. 2 miesiące później ugodzono go nożem na ulicy i zmarł w wyniku zadanych ran. Od tego czasu Anna Rosenberg sprawiała wrażenie podejrzanie bogatej. W ciągu następnych 10 lat co najmniej 8 razy usiłowano włamać się do jej domu w Hampstead. Czterokrotne próby udaremniono i nic nie zostało skradzione. Łupem jednego z pozostałych włamań był m.in. jakiś haftowany szal. Inspektor przerwał na chwilę i znowu podjął opowieść ponaglany gestem Antonego. Tydzień temu przybyła do Anglii z klasztoru we Francji córka Don Fernanda, Carmen Ferrez. Jej pierwszym posunięciem było odszukanie Anny Rosenberg w Hampstead. Tam, zgodnie z relacją świadków, doszło do gwałtownej kłótni między obiema kobietami. Słowa wypowiedziane przez Carmen, gdy opuszczała dom, usłyszała jedna ze służących. Ciągle go pani ma, krzyczała. Przez wszystkie te lata wzbogaciła się pani na nim, ale oświadczam uroczyście, że w końcu przyniesie on pani nieszczęście. Nie ma pani do niego moralnego prawa i nadejdzie dzień, w którym pani pożałuje, że kiedykolwiek widziała szal tysiąca kwiatów. 3 dni później, ciągnął inspektor, Carmen Ferrez tajemniczo zniknęła w hotelu, w którym się zatrzymała. W jej pokoju znaleziono wizytówkę Konrada Fleckmana oraz kartę od mężczyzny podającego się za handlarza starzyzną z zapytaniem, czy jest skłonna rozstać się z haftowanym szalem, który prawdopodobnie znajduje się w jej posiadaniu. Adres zamieszczony na kartce okazał się fałszywy. Oczywiście, że szal stanowi klucz do całej tajemnicy. Wczoraj rano Konrad Fleckman odwiedził Annę Rosenberg. Rozmawiała z nim ponad godzinę, a gdy wyszedł, była tak wyczerpana i wstrząśnięta, że położyła się do łóżka. Wydała jednak polecenie, żeby wpuszczono pana Fleckmana, kiedykolwiek przyjdzie. Wieczorem wstała i około 9 wyszła. Na noc nie wróciła. Dziś rano znaleziono ją w domu Konrada Fleckmana z raną kłutą w sercu. Na podłodze obok niej leżał, jak pan myśli, szal? Wyszeptał Antony. Szal tysiąca kwiatów? Coś o wiele bardziej niesamowitego. Rzecz, która tłumaczy całą tajemniczą sprawę szala i wyjaśnia jego ukrytą wartość. Przepraszam, zastanawiam się, czy to nie szef nadchodzi. Rzeczywiście, zabrzmiał dzwonek do drzwi. Antony z wysiłkiem pohamował swoją niecierpliwość i czekał na powrót inspektora. Teraz był już całkiem spokojny swoją sytuacją. Gdy tylko wezmą jego odciski palców, zrozumieją swój błąd. A potem być może zadzwoni Carmen. Szal tysiąca kwiatów. Jaka dziwna historia. W sam raz znakomite tło dla niezwykle pięknej, ciemnowłosej dziewczyny. Carmen Ferrez. Obudził się ze snu na jawie. Jak długo nie było inspektora? Wstał i otworzył drzwi. W mieszkaniu było przedziwnie cicho. Czy możliwe, żeby wyszli bez słowa pożegnania? Przeszedł do następnego pokoju. Był pusty. Salon również. Dziwnie pusty. Jakiś ogołocony. Wielkie nieba, jego emalie, srebra. Obleciał mieszkanie jak oszalały. Wszędzie to samo. Całe ogołocone. Wszystkie wartościowe przedmioty, a Antony z dużym gustem kolekcjonował drobiazgi, zostały zabrane. Jęcząc i schłaniając się na nogach, chwycił się za głowę i opadł na krzesło. Poderwał go dzwonek do drzwi.
Otworzył i stanął twarzą w twarz z Rogersem. Proszę mi wybaczyć, odezwał się Rogers, ale ci dżentelmeni przypuszczali, że może pan czegoś potrzebować. Dżentelmeni? Tych dwóch pańskich przyjaciół. Pomogłem przy pakowaniu najlepiej, jak umiałem. Na szczęście w piwnicy miałem dwie duże skrzynki. Zerknął na podłogę. Staram się dokładnie pozamiatać słomę. Pakowałeś tutaj rzeczy? Jęknął Antony. Tak, proszę pana. Czy to nie było pańskie polecenie? Poprosił mnie o to ten wysoki dżentelmen, a widząc, że rozmawia pan z tym drugim panem w moim pokoju, nie chciałem przeszkadzać. Nie rozmawiałem z nim, powiedział Antony. To on mówił do mnie, nie go diabli. Rogers chrząknął. Naprawdę ogromnie mi przykro z powodu tej konieczności. Konieczności? Rozstania się ze swoimi małymi skarbami. Co? Och ta, ha, ha, ha. Roześmiał się niewesoło. Przypuszczam, że już odjechali. Ci moi przyjaciele. O tak, jakiś czas temu. Zapakowałem skrzynki do taksówki. Wysoki dżentelmen wszedł jeszcze raz na górę, a potem obydwaj szybko zbiegli natychmiast i odjechali. Przepraszam pana, ale czy coś nie w porządku? Rogers zapytał nie bez przyczyny. Głęboki jęk, który wydał Antony, w każdym wzbudziłby podejrzenia. Wszystko nie w porządku. Dziękuję ci, Rogers. Dobrze, wiem, że nie mogę cię winić. Zostaw mnie teraz samego. Porozmawiam chwilę przez telefon. 5 minut później Antony wylewał swe żale przed inspektorem Driverem, który siedział naprzeciw niego z notesem w ręku. Niewzruszony człowiek ten inspektor Driver i wcale nie wyglądał, zastanawiał się Antony, jak prawdziwy inspektor. W istocie był bardzo teatralny. Oto kolejny uderzający przykład wyższości sztuki nad naturą. Antony doszedł do końca swojej opowieści. Inspektor zamknął notes. No i co? Zapytał Antony z niepokojem. Jasne jak słońce, rzekł inspektor. To sprawka gangu Pattersona. Ostatnio wykonali dużo sprytnej roboty. Wysoki blondyn, niski szatyn, dziewczyna. Dziewczyna? Tak, bardzo ładna brunetka. Zwykle służy za przynętę. Hiszpanka? Może tak o sobie mówić, ale urodziła się w Hampstead. Już raz powiedziałam, że to niezwykle inspirujące miejsce, wymamrotał Antony. Tak, wszystko jasne, powiedział inspektor, zbierając się do wyjścia. Zadzwoniła do pana i opowiedziała bajeczkę, domyślając się, że pan przyjdzie. Potem udała się do starej mateczki Gibson, która chętnie przyjmie zapłatę za skorzystanie z jej pokoju, rozumiejąc, że publiczna randka może być kierunkująca. Chodzi o kochanków, wie pan, żadne przestępstwo. Pan przyjmuje wszystko za dobrą monetę, a potem przyjeżdżają z panem tutaj i podczas gdy jeden plecie panu trzy potrze, drugi wydostaje się z łupem. Na pewno Pattersonowie, to ich ręka. A co z moimi rzeczami? Zaniepokoił się Antony. Zrobimy co w naszej mocy, ale Pattersonowie to cwanie oszuści. Na to wygląda, przyznał Antony z goryczą. Zaledwie inspektor wyszedł, rozległ się dzwonek do drzwi. Antony otworzył. Stał tam mały chłopiec z paczką w ręku. Przesyłka dla pana. Antony przyjął paczkę z pewnym zdziwieniem. Nie spodziewał się żadnej przesyłki. Wrócił do salonu i przeciął sznurek. W środku znajdował się komplet kieliszków do likieru. Tu diabła, zaklął Antony. Zauważył, że w jeden z kieliszków została włożona maleńka sztuczna róża. Myślami powrócił do pokoiku na górze przy Cake Street. Lubię cię. Zapamiętaj, że cię lubię. Cokolwiek by się wydarzyło. Tak powiedziała. Cokolwiek by się wydarzyło. Czyżby miała na myśli? Antony wziął się mocno w karby. To bez sensu, skarcił się pod nosem. Jego oczy spoczęły na maszynie do pisania. Zasiadł do niej ze stanowczym wyrazem twarzy. Tajemnica drugiego ogórka. Znów się rozmarzył. Szal tysiąca kwiatów. Co znaleziono na podłodze przy ciele ofiary? Wstrząsająca rzecz, która wyjaśniła całą tajemnicę? Oczywiście nie znaleziono nic, cała bowiem historia była wyssana z palca. Chodziło o skupienie jego uwagi, a narrator niczym Szeherezada przerwa w najbardziej podniecającym momencie. Ale czyż nie mogła istnieć jakaś wstrząsająca rzecz, która wyjaśniałaby całą tajemnicę? Jeżeli się człowiek nad tym głęboko zastanowi... Wyciągnął z maszyny kartkę papieru i założył nową. Wystukał tytuł. Tajemnica hiszpańskiego szala. Przyglądał mu się przez chwilę w skupieniu. Potem zaczął szybko pisać.